telewizja w Polsce.pl Edyta Hołdyńska. Witam Państwa. To jest program Dzień w Polsce popołudnie w Polsce 18.20. Najważniejsze informacje przed państwem i będziemy je komentowali z gośćmi w naszym studiu. Teraz Adam Andruszkiewicz, Wolni i Solidarni. Witam serdecznie. Witam serdecznie. I tych tematów do komentowania sporo jest. No Przede wszystkim Sąd Najwyższy. Ostatnie godziny to konferencja Sądu Najwyższego i tak naprawdę przychylenie się do tego, co mówi pałam władz prezydencki no z jednym wyłączeniem pierwszego prezesa. No właśnie, zdaniem pańskim, panie pośle, kto jest dzisiaj tym pierwszym prezesem Sądu Najwyższego? No to, to jest takie pytanie, na które chyba wszyscy chcielibyśmy już znać odpowiedź. No ja oczywiście przychylam się do tej interpretacji yy, pana prezydenta, że obecnie pan sędzia iwulski pełni tą, 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 tą funkcję, chociaż on sam zaprzecza no i tu jest duży problem kompetencyjny no ta operacja jakby wygaszania so, sędziów sądu najwyższego no, przebiega tak, jak nie powinno przebiegać, moim zdaniem. To znaczy, powinniśmy zdecydowanie postawić sprawę jasno, kto jest tym sędzią, kto nie jest, pożegnać tych sędziów, podziękować im za pracę dla Polski. Nie powinni już robić szopek nie powinni przychodzić do Sądu Najwyższego, mojej opinii. No to nie jest ich prywatna firma, pani redaktor, tak, że oni sobie teraz będą szopki urządzać i tam będą sobie przychodzić, pomimo tego, że Sejm jako organ ustawodawczy no, przecież przeprowadził ustawę, która spowodowała wygaszenie mandatów tych sędziów. Także, no, przepraszam bardzo, ale naprawdę, Rozwodną, no tak, ale jest artykuł w konstytucji, który mówi o sześciu latach kadencji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. No tak, ale w Konstytucji zarazem jest zawarte, że jeśli u, chcemy zmienić ustawę o ustroju sądownictwa, to możemy tak najbardziej zrobić właśnie w formie ustawy przez Semi i tak ustawa została przecież przegłosowana. Mhm. Także no tutaj zresztą Trybunał Konstytucyjny nie, nie zanegował naszych zmian, które podjęliśmy w parlamencie. A to Trybunał Konstytucyjny jest organem, który orzeka co jest konstytucyjne, a co nie, nie pani Gerzdorf, No przepraszam A dlaczego pani Gersdorf w takim razie nie wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego jak pan myśli. No myślę że dlatego, że pani Gerzow chce jeszcze trochę być taką celebrytką trzeciej RP tego saloniku. To jest takie bardzo fajne życie, ma dużo pieniędzy, może się pobawić w mediach sobie powystępować. Na ulicy i Brawo i pobiją, tak? No, to jest taka nowość dla sędziów, bo do tej pory pewnie te życie miało troszeczkę nudniejsze, a teraz jest ciekawie może być gwiazdą. Pewnie tak. Myślę, że także. Spodobało się to trochę na pewno. Yy, tak, tak mi się wydaje, brzydko to brzmi, ale, ale niestety taką stawiam tezę. I podejrzewam, że też jest oczywiście spodpuszczana przez obóz, opozycji totalnej do, do, do tej roli, takiego męczennika tego obozu, na tak, pewno jest mhm. wypuszczana, nawet przymuszana no przecież te, 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 te kilkadziesiąt osób, które pod płacem pod prezydenckim wręcz domagało się, że nie ma prawa przejść stan spoczynku przecież, tak, więc mhm. zdecydowało je życiu. No właśnie, a jak oceniać tych, którzy wychodzą dzisiaj na ulicę i protestują przeciwko zmianom w ustawie o Sądzie Najwyższym? No to była w tym tłumie także była pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf, ale byli tam także politycy czy też działacze Komitetu Obrony Demokracji, czy też tej fundacji, pan Kramek. Jak oceniać się te, te ruchy, które dzisiaj wychodzą na ulicę? Oczywiście to nie można generalizować, to no są na pewno też... Zwykli, normalni obywatele, którzy uwierzyli w propagandę na przykład TVN u no, należy ubolewać, że tak, że tak się dzieje, ale w dużej mierze niepokoi mnie to, że są tam TVN. przedstawiciele. nie ma wątpliwości, że Małgorzata Gersdorf nadal jest pierwszym prezesem sądu Najwyższego. Tak jest. Zresztą ja polecam, naprawdę czasami jeśli ktoś chce podnieść sobie ciśnienie, to zamiast kawy może obejrzeć fakty TVN u no Co tam fakty, się wyprawia, to tak, mówią, tak. tak, to to jest po prostu no, taka, taka śirmierna propagandówka antypolska, tak bym to po prostu wprost mówił nazwał. Natomiast bardzo mnie dziwi, może nam nawet nie dziwi w zasadzie obecność takich środowisk jak ludzi SB, WSI, chociażby tak. Tu pani redaktor wspomniała o panu kramku który instruował wcześniej, jak w Polsce Majdan zbudować. no To są takie środowiska niebezpieczne, mojej opinii. One mają się czego bać, one boją się tych zmian w sądach, to no bo pewnie boją się odpowiedzialności za czyny, które popełniły wcześniej. No właśnie, bo niejednokrotnie mówił Pan, że popiera reformę wymiaru sprawiedliwości mówiąc o tych patologiach, ale także konieczności dekomunizacji, można tak powiedzieć, wymiaru sprawiedliwości i odsunięciu od orzekania tych sędziów, którzy wydawali wyroki czy w stanie wojennym, czy później w latach 80., w każdym razie przed 89 roku. No i były to wyroki skazujące nierzadko opozycyjnych działaczy. Tak i. Powiem dalej, pani redaktorze, zastanawiam się, czy nie powinniśmy pomyśleć nad tym, żeby tak jak w przypadku funkcjonariuszy SB, doprowadziliśmy do obniżenia ich uposażeń do kwoty no 2000 zł de facto, tak? Czyli czy tej średniej emerytury, to zastanawiam się, czy nie powinniśmy iść również tym tropem w kierunku sędziów, którzy wydawali wyroki na opozycjonistów w Polsce. Być może warto tutaj też tą stronę spojrzeć pomyśleć o takim rozwiązaniu ustawodawczym, aby ci sędziowie, którzy skazywali patriotów polskich, po prostu też nie mieli wysokich uposażeń. Tylko, a mają. jak to zapisać w ustawie? To tutaj oczywiście nie jestem Organizatorem, tak Od tego są fachowcy. Ja jako polityk ewentualnie mogę coś podpowiadać. Natomiast wydaje mi się, że warto to rozważyć zdecydowanie i, i, i też pomyśleć na tym, aby naprawdę te, te sądownictwo wyczyścić, bo tam są klany, to są klany rodzinne. Jest często tak, że tam po prostu idą dzieci, różne pociotki, jeszcze komunistycznych sędziów. Oczywiście nie można wszystkich obraże bo to nie jest tak, że wszyscy. Nie, ale duża część naprawdę jest z różnych takich rodów dziwnych, komunistycznych jeszcze i tam pchają się wzajemnie, ustawiają sobie swoje kariery. Zresztą każdy to troszeczkę obserwuje. Środowisko prawnicze ogólnie, to widzi że ona ma znamiono takiej kasty. czy znaczy prawnicy generalnie trzymają się zwyczaj często bardzo mocno razem, nie chcą się wzajemnie krytykować. Pomagają sobie w tych karierach, no bo to jest taka zamknięta kasta. My jako Państwo pozwoliliśmy na to, że sędziowie stali się całkowicie niezależni, w sensie, że całkowicie od nikogo, tak? To też jest błąd, bon, bo to nie chodzi o to do końca. Oni też odpowiadają odpowiadać przed obywatelami na przykład. No kolejna kwestia jest taka, że reforma wymiaru sprawiedliwości rzeczywiście bardzo nie w smak Komisji Europejskiej. I tutaj ta debata, która odbyła się w środę, debata o przyszłości Unii Europejskiej, na której przemawiał premier Mateusz Morawiecki no właśnie nie, nie dotyczyła wizji przyszłości Unii Europejskiej, ale właśnie praworządności wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Czy polski rząd, Pan, panie pośle popierałby cofnięcie się w zmianie, wymiaru sprawiedliwości, żeby zadowolić Komisję Europejską? No wydaje mi się, że do tego nie dojdzie, dlatego że premier Morawiecki bodaj wczoraj bardzo jasno zdeklarował w jednym z wywiadów, że nie ustąpi w kontekście reformy sądownictwa. I mi się wydaje, że to jest droga słuszna, dlatego że ja uważam, pani redaktor, akurat w tym przypadku, jeśli chodzi o te takie kopanie Polski w kontekście reformy sądownictwa, że to jest pretekst tylko tak naprawdę, że no trzeba znaleźć. Chodzi. chodzi o to, że ja uważam zupełnie uczciwie, że na Zachodzie akurat mają, są elity, są elity polityczne, które potrafią patrzeć na 10-20 do przodu i widzą, że Polska zaczyna troszeczkę się wymykać z tej kontroli, pod którymi była zarządów Platformy Obywatelskiej. Polska miała być takim taką metaforą Polski dla mnie. Taki trzeci RPM był ten tu, który nakładał marynarkę Junckerowi. Czyli właśnie taki, taki, taka, taka służba jakby wobec Zachodu, taka osoba, która nie jest do końca równa, która ma być podpięta pod tą gospodarkę niemiecką. My zaczynamy powoli się z tego wyrywać. Mówimy o chociażby Centralnym Porcie Komunikacyjnym, który jest konkurencyjny wobec Berlina. To się bardzo nie podoba w rękach zachodnich, no to więc trzeba znaleźć pretekst, żeby nas pokopać troszeczkę. To jest świetny pretekst mówienia o tym, że w Polsce jest łamana praworządność, rzekomo. To jest nieprawda. A czy nie uważa Pan Panie Pośle, że za dużo ostatnio tych ciosów z jednej strony Komisja Europejska, jeśli chodzi o kopanie Polski, o którym Pan powiedział Komisja Europejska z jednej strony, Izrael z drugiej. Co prawda deklaracja podpisana przez premiera Polski i premiera Izraela, ale dzisiaj dowiadujemy się, że Jad Waszem krytykuje tę deklarację, to porozumienie mówi, że to jest no wręcz antysemickie porozumienie, kłamstwa w tym dokumencie. No to jest taki właśnie ciekawe tak się uśmiechnął, zważywszy na fakt, że Reakcje tej, tej bardzo skrajnej prawicy w Polsce krzyczącej o zdradzie. To tak samo w Izraelu niektórzy krzyczeli, że premier Izraela uległ był takim jakby polskim politykom, tak, że stał się zbyt zbytłego wobec Polski, że to Polska rozegrała Izrael. Więc to mm -hmm. takie troszeczkę jest zabawne, że po obu stronach mamy takie to, to krzyki o zdrady. No końcu. właśnie No właśnie, nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek tutaj kogoś rozegrał, naprawdę trzeba szukać środka i tutaj odsąd jakiegoś. Natomiast że ja waszem krytykuję, no to jest niesprawiedliwe. No zresztą uważam, że no ja waszem. To nie jest rządem Izraela, tak. Jeśli jest dzisiaj premier Netanyahu no to on chyba podpisuje w imieniu państwa Izrael deklaracje, które powinny być utrzymane w mocy. No bo, no bo jest sukcesem to, że chociażby Izrael publicznie przyznał, że istnieje Antypolonizm, czego nigdy w historii nie było. A czy powinniśmy twardo iść w zaparte, jakby walczyć o tę swoją suwerenność, czy dyplomacja powinna być też poszukiwaniem tego środka, czy powinniśmy nieco może złagodzić dyskurs międzynarodowy? Znaczy na pewno trzeba szukać czasami środka, tak? No nie leżymy na wyspie. Nie jesteśmy w XVIII wieku, no to nie jest takie proste wcale. Nie możemy mieć w kierunku takiej gospodarki autarkicznej, czyli taki same wystarczalnej, wyłączonej z obiegu międzynarodowego, ale z pewnością no trzeba trzymać kierunek takiego. Corocznego jakby podnoszenia statusu suwerennego państwa polskiego. No właśnie moim zdaniem, pani redaktor kończąc ten wątek, wydaje mi się, że najważniejsze jest to, abyśmy przeprowadzili spokojnie inwestycje infrastrukturalne. Bo jak zbudujemy CPK drogi, skupimy tutaj centrum handlowe w, w, w Polsce, to będziemy silniejszym państwem, bogatszym, a wtedy będzie na łatwiej się opierać. Polacy wydaje się choćby z ostatniego sondażu, najnowszego CEBOS, popierają tę drogę, bo 40% popiera prawo i sprawiedliwość. Jak widzimy, Platforma Obywatelska to 16% głosów, Kuki z 15,8%, SLD 7%, Nowoczesna 5%, no i pozostałe partie mniej, odpowiednio 3% PSL, 2% Partia Wolność Janusza korwin mikkego i Partia Razem 0%. No cóż, no tak patrząc od, 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 dołu na te wyniki cieszy mnie 0% poparcie partii razem Skrajny, skrajnie lewicowa formacja, bardzo radykalna, niebezpieczna i zamiast do Polski. PSL, no cóż, no to jest takie ciekawe, bo ten PSL jest w sondażu często te 3% dostawał, a potem do Sejmu zawsze wchodził, no ale zobaczymy jak będzie teraz. No teraz ledwo wszedł, już na włosku byli praktycznie, tak można powiedzieć. Ja powiem tak, panie redaktor do wyborów jeszcze rok. Rok to jest w polityce naprawdę kawał czasu i może się jeszcze dużo wydarzy, trzeba ciężko pracować. No a co się wydarzy przez ten ostatni rok do wyborów? Ja bym prognozował na pewno to, że te ugrupowania średnie będą miały bardzo mocno podgórkę, górkę dlatego, że przed nimi są wybory samorządowe. No, Średnie, czyli kółki z 15 SLD? Tak, przede wszystkim. Im będzie bardzo ciężko złożyć listy sejmikowe, nawet jeśli się poskładają, to w mojej opinii to nie będą miały dobrych wyników w tych sejmikach, będą miały bardzo mało radnych. Później Europarlament, gdzie w mojej opinii będzie po zero mandatów, i mm -hmm. to będą takie dwa ciosy, które mogą spowodować, że ta grupa się już nie poniosło. A kogo, na kogo pan głosowałby dzisiaj? Oczywiście, na Zjednoczoną Prawicę. Ja myślę, że jest mi teraz najbliżej Zjednoczonej Prawicy, jest jasne. Że się wspieram premiera Morowieckiego, jestem przedstawicielem Wolnych i Solidarnych. Aczkolwiek no nie jesteśmy ujmowani na sondażem, bo jesteśmy tak skromnym kołem, że pracujemy sobie spokojnie w parlamencie, ale do sondażu nam jeszcze daleko. Nie żal choćby od obecności w sondażach? Nie, myślę, że tam sondaże, pani redaktor, to powiem szczerze, że nie są tak ważne, chociaż ja osobiście mogę się pochwalić, że. Ostatnio byłem ujmowany w badaniach zaufania do polityków, jako jedyny polityk przed 30 w Polsce. Także Aha. byłem w sondażu i nawet dwóch, także to też taka ciekawostka, ale sondaże zostały. A nie zdobył pan procent? Włącznie to, łącznie to był nie był duży wynik. To był kilkanaście procent zaufania, ale no pamiętajmy, że jednak no moja rozpoznawalność też nie jest na poziomie no prezydent Andrzeja Dudebi, który zdobyła 40-50. No, ale coraz lepiej, coraz lepiej. Gratulujemy w takim razie dziękuję bardzo. Adam Andruszkiewicz, Wolni i Solidarni, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję, Szanowni Państwo, za uwagę w tej części naszego programu. Za chwilę wracamy. Przedstawimy Państwu no wydarzenia z całego dnia, te najważniejsze w polityce.